Wiele produktów kultury masowej zdaje się nie tylko schlebiać najniższym instynktom po to, by zdobyć sobie poklask, ale bardziej jeszcze stara się zaszczepić styl życia, który często jest przeciwny temu, co chrześcijanie uznają za wartościowe. Promują one styl życia zlaicyzowany i taki, jak gdyby Bóg nie istniał i nikomu nie był potrzebny do szczęścia. Badacze kultury masowej mówią, że jest to efekt tak zwanej sekularyzacji, którą rozumieją wręcz na sposób taki, jak Karol Marx definiował konieczność dziejową. Mówią, że jest to proces nieuchronny, postępujący, konieczny i nieunikniony. Jednak przy innym spojrzeniu na sekularyzację można zacząć zauważać, że nie jest ona pewną koniecznością czy przyczyną, ale skutkiem przekazu kulturowego, który bardzo często przechodzi przez produkty kultury masowej. Trudno te produkty jednak określić jako antychrześcijańskie, gdyż nie zwalczają one często chrześcijaństwa wprost. Stąd pojawiła się konieczność ukucia innego pojęcia blisko znacznego, jakim jest kontrchrześcijańskość, czyli swoisty nurt kontrkultury, mający na celu wyprzeć i zastąpić chrześcijaństwo w krajach, gdzie jest ono zakorzenione, a w krajach misyjnych uodpornić na przesłanie chrystusowe. Tu na marginesie warto zauważyć, że często w krajach islamskich obraz chrześcijaństwa kształtują obrazy z filmów popularnych i na tej podstawie ocenia się, że chrześcijanie są bezbożnikami, nie mają moralności i gniją od wewnątrz. Warto by zastanowić się, jak korzystać z produktów kultury popularnej, by być klarownym świadkiem Chrystusa w dzisiejszym świecie. Można wyróżnić, mówiąc to w cudzysłowiu, 5 podgatunków człowieka popkulturowego ukształtowanego przez kontrchrześcijańskie treści. Pierwszy z nich możemy nazwać człowiekiem doraźnym. Jest on produktem tego, co nazywamy kulturą konsumpcyjną, która jest nakierowana na szybkie zaspokajanie. Człowiek taki działa powodowany emocjami, bez pośrednictwa rozumu. Jest niecierpliwy, pragnie mieć wszystko od razu, już, zaraz, natychmiast i bez zwłoki i najlepiej bez wysiłku. Jego cechą charakterystyczną jest brak stałych kryteriów i ocenianie rzeczywistości pod wpływem emocji. Budowaniu takich postaw sprzyja kultura skoncentrowana na celebrytach, ludziach znanych z tego, że są znani, którzy pojawili się niczym meteory na horyzoncie publiczności i nie mając żadnych kompetencji, wypowiadają się wciąż i na okrągło na każdy temat, powielając utarte i politycznie poprawne stereotypy. Żeby stać się celebrytą, nie trzeba nic umieć, ani nie jest konieczne na czymś się znać. Wystarczy trafić do jakiegoś programu typu Big Brother, który, jak to się mówi, z zera robi bohatera. Również wiele filmów umacnia takie postawy. Jako przykład weźmy film, może nieco mniej znany szerokiej publiczności, ale uważany przez niektórych krytyków za wybitny, a nawet, jak to się mówi, otwierający na wartości transcendentne, pod tytułem Jęk czarnego węża w reżyserii Craiga Brewera. Opowiada on o starszym człowieku, który jak dobry Samarytanin zajmuje się znalezioną przy drodze pobitą i poniżoną dziewczyną. Jednakże w narracji filmu mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem polegającym na tym, że reżyser prowadzi emocje widza w taki sposób, że identyczne negatywne zjawisko, jakim jest seksualne wykorzystanie dziecka przez dorosłego, ten sam widz ocenia raz jako negatywne i wołające o pomstę do nieba, a drugi raz wręcz jako niebiańskie doświadczenie i wyraz niezwykłego szczęścia. Człowiek doraźny tak mocno poddaje się emocjom i jest tak wrażliwy, że łatwo nim sterować, przedstawiając mu w odpowiedni sposób sprawę i zabarwiając ją emocjonalnie. Przecież jego głównym kryterium dobra jest uczucie. Gdy ktoś oznajmia, to jest dobre, bo ja tak czuję, no to jakież można stosować kontrargumenty?
Dlatego ów człowiek doraźny jest wręcz koniecznym surowcem wstępnym do wytworzenia innego efektu oddziaływania kontrchrześcijańskiej części popkultury, jakim jest, nazwijmy go, człowiek rewolucyjny. To ten, który tak bardzo nie chce zmieniać siebie, że jest gotów pozmieniać wszystko wokoło. Żeby uczynić człowieka rewolucyjnego, pewne dzieła kultury popularnej manipulują odbiorcą tak, by wyrzekł się swoich wartości. Dzieje się to zazwyczaj na zasadzie małych kroczków, poprzez pełne emocji, obrazy i sytuacje, dzięki którym widz lub czytelnik zaczyna identyfikować się z subiektywnymi racjami bohatera i zaczyna uważać je za możliwe do przyjęcia, choć wcześniej absolutnie je odrzucał. Jest to akceptacja zła w dobrej sprawie, jak gdyby czynienie jakiegoś dobra, dla czynienia jakiegoś dobra można było się w ogóle dopuszczać zła. Za przykład, jak manipuluje się uczuciami widza, chcąc go uaktywnić, by opowiedział się po jednej ze stron sporu, niech posłuży konstrukcja niesławnego filmu "Gdyby ściany mogły mówić", szczególnie tendencyjnej agitki za aborcją. Film składa się z trzech części. W pierwszej obserwujemy historię pielęgniarki, wdowy, która zaszła w ciążę ze szwagrem. Kierując się uczuciem do rodziny męża, postanawia przerwać ciążę. Nie może dokonać tego legalnie, przez co godzi się na zabieg w złych warunkach, w wyniku czego umiera. Widz wprowadzany jest w poczucie niesprawiedliwości i krzywdy, której doznała ta wspaniała i oddana osoba. Nie ma nawet mowy o tym, że ciąża to nie zjawisko, tylko dziecko, maleńki człowiek. Druga część opowiada historię matki licznej rodziny, która odkrywa, iż jest w ciąży. Nie chce tego dziecka, bo już nie ma sił. Dzięki jednak pomocy swojej nastoletniej córki postanawia urodzić dziecka. Widz jest przekonywany do ideologii pro-choice. Wybór, tak w jednym zdaniu można by streścić fałszywy morał tej historii, to nie znaczy zabić. Wybór to podjąć się czegoś świadomym konsekwencji. Trzecia nowela, historia studentki, która pragnie legalnie przerwać ciążę, ma za cel pokazać rzekomy obłęd i tak zwaną faszystowskość obrońców życia. Kiedy studentka dokonała wyboru i chce z niego skorzystać, uniemożliwia to jej fanatyczny obrońca życia, który zabija lekarza. Przez silny ładunek emocjonalny obrazu, jakże zafałszowanego i zmanipulowanego, widz zostaje naładowany chęcią do działania i pewnie większość z nich po obejrzeniu filmu, działając jeszcze w emocjach, zagłosowałaby za prawem do aborcji, uważając je za dobre, ludzkie i sprawiedliwe. Choć można by mnożyć wiele przykładów takich utworów, to na szczególną uwagę zasługują specyficzne kampanie polityczne liczące na stworzenie człowieka rewolucyjnego, który na podstawie emocjonalnych skojarzeń dokona aktów politycznych, jak na przykład udział w wyborach i głosowanie na wskazanego, często bardzo subtelnie, tak zwanego właściwego kandydata. Przykładem tego może być, bez wnikania w polityczną ocenę osób czy partii, amerykańska akcja Declare Yourself podczas prezydenckich wyborów w 2004 roku, czy wzorowana na niej polska akcja Zmień kraj, idź na wybory. Pomimo deklarowanej neutralności, obie te kampanie wspierały jedną ze stron. Podstawowymi wadami wymienionych powyżej człowieka doraźnego i rewolucyjnego są niecierpliwość, bezmyślność, zachłanność, próżność i lenistwo. Często nie to proste, polegające na nic nie robieniu, ale to bardziej subtelne, polegające na robieniu wszystkiego oprócz tego, co robić należy. Człowiek tak ukształtowany kieruje się emocjami, a nie prawdą. Innym produktem kultury masowej o zabarwieniu kontrchrześcijańskim to tak zwany człowiek zauroczony. Jest to człowiek, który ucieka od rzeczywistości w wymyślony świat gier komputerowych, gier typu RPG, czy też w światy stworzone w różnych filmach czy powieściach fantasy. I jak mawiał Paracelsus, trucizna to kwestia dawki, a nie substancji. Oczarowanie wytworami wyobraźni może przyjąć tak głębokie rozmiary, że stanie się czymś patologicznym. Człowiek przestanie umieć normalnie żyć, reagować i wchodzić w zdrowe relacje z ludźmi. Do tego rodzaju ludzi możemy zaliczyć również skrajne przypadki, jak ten miłośników gier strzelanek, którzy w Columbus w Colorado w Stanach Zjednoczonych zamordowali 13 osób.
Oczywiście, nie każdy miłośnik gier to potencjalny morderca, jak też nie każdy, kto posięgnie po kieliszek alkoholu, to alkoholik czy pijak. Jednakże brak umiaru w wejściu w świat marzeń może mieć bardzo realne i opłakane skutki. Dodatkowo pokazywane w produktach popkultury życie lekkie, w którym po prostu coś się ma, gdzie drobne cwaniaczki i złodzieje są często bohaterami, a hazard jest drogą do zdobycia bogactwa, mogą wprowadzić zwłaszcza młodych ludzi na drogę przestępczości czy uzależnienia się od hazardu. Głównym problemem, z jakim boryka się człowiek oczarowany, jest jego ucieczka od rzeczywistości. W świecie realnym żyje tylko po to, by mógł móc realizować się w świecie wirtualnym. Mówiąc obrazowo, żyje, aby marzyć, a nie marzy, aby żyć. Człowiek Boży nie może poddać się w niewolę, jak powiadał święty Paweł. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Człowiek Boży jest realistą i żyje w świecie takim, jakim jest, choć owszem, stara się go zmieniać według woli Bożej. Nie oznacza to jednak, że nie ma wyobraźni lub że nie powinien się wyobraźnią posługiwać. Nie powinny to być jednak tak zwane marzenia kompensacyjne, będące namiastką niespełnionych pragnień i niezaspokojonych potrzeb. U źródeł takiego problemu leży bowiem lenistwo lub rozczarowanie. Dlatego marzenia w tym przypadku utrudniają albo wręcz uniemożliwiają rozwój duchowy i stają się ucieczką od rzeczywistości, a nie jej wzbogaceniem. Marzenie nie może zamykać człowieka w kategorii mrzonek zupełnie oderwanych od świata, lecz ma zmierzać ku pozytywnemu jego przekształceniu, ku doskonaleniu jego form i treści. W przypadku marzeń niebezpieczne nie jest bogactwo i śmiałość wyobrażeń, lecz ich całkowite oderwanie od rzeczywistości. Czwartym produktem kontrchrześcijańskiej części kultury masowej może być tak zwany człowiek wtajemniczony. Jest on przez treści popkulturowe wprowadzany w arkana ezoteryzmu. Jest to swoista inicjacja dokonująca się lekko, łatwo i przyjemnie. Dla kultury masowej tematy okultystyczne, a więc magia, czary, wampiry, zdobywanie tajemnych mocy są niezwykle atrakcyjne. Zatracenie się jednak w tym mitycznym świecie może sprawić, że konsument będzie szukał w ciemnych mocach zaspokojenia swoich potrzeb, znaczenia i bycia ważnym, a z drugiej strony ci ludzie żyją w świecie całkowicie nierealnym, często szkodząc sobie sami. Z jednej strony zakochani w magicznym świecie konsumenci wchłaniają pojęcia i mentalność okultystyczną, a z drugiej apostołowie ezoteryzmu w popkulturze znajdują bardzo nośne media dla swoich idei. Sztandarowym wręcz przykładem takiego nurtu może być seria książek o Harrym Potterze. Wiele napisano na temat tych powieści i wzbudziły one gorące dyskusje, czy są, czy też nie, zgodne z nauką chrześcijańską. Swego czasu nawet wiele teologicznych znamienitości twierdziło, że opowieść o młodym czarnoksiężniku nie sprzeciwia się wierze chrześcijańskiej. Inni jednak uważają, iż jest to forma uwodzenia młodych umysłów w kierunku magii i neopogaństwa. I nie demonizując tej książki, ani nie żądając spalenia każdego jej egzemplarza, trzeba dziś, po zakończeniu całej serii, przyznać, że ci ostatni mieli wiele racji. I gdyby na początku było wiadomo to, czym dowiadujemy się pod koniec książki, myślę, że entuzjazm wielu jej zwolenników mógłby być znacznie mniejszy. Ostatnią z omawianych dziś postaw, jaką może wykształcić kontrchrześcijańska kultura masowa, jest postawa człowieka oświeconego. Oczywiście w cudzysłowiu. Chodzi tu o pozorne przeciwieństwo do poprzedniej postawy. Chodzi wręcz, można by to tak nazwać, o gorącego wyznawcę rzekomo naukowego ateizmu. Kultura popularna szerzy go poprzez swoiste, no oczywiście w cudzysłowie ujęte, katechezy ateistyczne. Gdy taka katecheza jest skierowana do dzieci, przyjmuje ona formę antybaśni. Przykładem może być cykl powieściowy Filipa Pullmana pod zbiorczym tytułem Mroczne materie, a nam znana jest jej pierwsza część bardziej, Złoty kompas.
Główna bohaterka cyklu, osierocona dziewczynka Laira Belacqua, wyrusza w mistyczną, a może lepiej powiedzieć symboliczną podróż do równoległego świata, uciekając przed obrzydliwym magisterium kojarzącym się jakoś dziwnie z Kościołem katolickim, który jest organizacją pragnącą odebrać ludziom wolność. W podróży towarzyszy jej demon, Pantalaimon, zwierzęco-kształtne wyobrażenie jej duszy. W czasie wielu perypetii odkrywa Boga, który okazał się bezsilny i który w końcu zostaje zabity. Pojęcie grzechu jest potężną bronią magisterium, która nie pozwala ludziom cieszyć się życiem. Wbrew magicznym wyobrażeniom i językowi bliskiemu okultyzmowi, powieści nie chcą wprowadzać czytelnika w arkana magii, lecz ukazać, że wiara to choroba wieku dziecięcego, z której się wyrasta. Spośród naprawdę licznych i coraz liczniejszych w ostatnich latach przykładów popularyzacji ateizmu i sprzeciwiania się chrześcijańskiej nauce w twórczości popularnej warto wymienić serial Dr. House. Trudno by znaleźć odcinek tego serialu, w którym nie byłaby atakowana wiara w Boga, gdzie nie negowano by chrześcijańskiej moralności w odniesieniu do zagadnień bioetycznych, a zwłaszcza aborcji. Tytułowy dr Greg House, obdarzony przez twórców sympatią i autorytetem człowiek, zawsze atakuje i wyśmiewa ludzi wiary, gdyż tę uważa za przejaw hipokryzji. Drugorzędna bohaterka serialu, dr Alison Cameron, również jest ateistką i choć nie jest napastliwa jak House. Jej rola wydaje się nieco inna od roli House'a. Ona bowiem ma pokazać, że ateista może być człowiekiem wspaniałym, szczerym, pełnym idealistycznego poświęcenia i że nie przeszkadza temu zupełny brak zahamowań moralnych w innych dziedzinach. Budować w sobie człowieka Bożego w tym aspekcie to lepiej poznać swoją wiarę, by nie dać się łatwo zwieść lub zepchnąć w stronę zachowań nieracjonalnych, jakichś wątpliwych objawień nieuznawanych przez Kościół i uproszczonych wizji świata.